Jestem Made Up, to jest My Summer Car. Witam was w kolejnym odcinku z tej gry, z tego pięknego symulatora życia w Finlandii. Ostatnio to miejsce nie skończyło się, nie okazało się, może powinienem powiedzieć, dla nas zbyt szczęśliwym. Ale tak. Poza odcinkiem wziąłem ten traktor i tutaj przyjechałem, oszczędzając, nie mam czasu i oglądania znowu tej samej drogi. Tym razem gut nam nie dokucza. A jest taka godzina, że jedyne co możemy zrobić, to pójść do pubu. Halo. Jaha, mitä sitä laitetaan? Mulla on sitä tarjolla tämmöstä kullarruskeeta, kavanlaitoa ja semmonen kirpeä rautainen jälkimaku, mikä vielä maistuu seuraavanakin huomuna suussa. Eli Nivalan kalia. Ja paljain takamuksi juuri ja tervehdisti. Eräs piva vutka. Katohan poika, on se kyllä meneekö ne pohjat on kaivo. Widzę, że podłoga chciała mnie ukraść. Czaczka, bajek. Dobra, fińska muzyka. Wieczór w barze. Dwóch lokalnych najebańców walczących ze stołem. Życie w Finlandii jest piękne. Cóż więcej mogę powiedzieć? Nic, sprawdźmy ten automat. Chociaż nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak on działa. I trochę mną trzęsie. Ale nie jest to chyba aż tak duży problem. O! Coś się stało. Jest chyba liczba, którą wrzucam. Ola. Rzucę 10. Zobaczę, jak to będzie. Zobaczmy. Chyba wygrałem. Nie, lecimy na świeże powietrze. Pan autobusiarz. Cześć. Jezu, co się stało z moim głosem? To było straszne. Skrzeczenie. No nic, zobaczmy do sklepu, która godzina. Jest godzina 9:00 prawie wieczorem. No raczej, że nie rano. No nic. Chyba nie pozostaje mi nic innego jak przyspieszyć czas, przyspieszyć nagranie. Do czasu, aż otworzy się sklep, wtedy będziemy mogli zacząć robić coś bardziej ciekawego niż stalkowanie lokalnych meneli. Chwila. Mi się wydaje, że to mógł być błąd w Matrixie. Czy chłop w pubie nie miał identycznej koszuli? Nie wiem. Tam kolejny idzie. To Chuck Norris 2. Chuck Norris 1. To jest Chuck Norris 1. Tamten to jest Chuck Norris 2. Chuck Norris przechadza się w okolicach cmentarza. Creepy. No nic. Do zobaczenia zaraz.
teraz kiedy o tym myślę, My Summer Car to jest strasznie, o, piękne adidasy. A My Summer Car to jest strasznie filozoficzna gra. Pozwala nam zajrzeć w głąb ludzi, zobaczyć jak naprawdę są puści. Tak by się powoli żyje w tej Finlandii. Przejdźmy się w sumie do tamtego warsztatu. Jak już na chwilę i tak wyrwałem się z tego timelapsa. I zobaczmy, co tam mogę załatwić. Chyba nic nie mogę załatwić w obecnej godzinie. Warsztat. Czy to jest warsztat? To mi wygląda na jakąś stację sprawdzenia pojazdów. Czy coś w tym stylu. Wiem, że warsztat. Warsztat też jest. Jest w innej części. I będziemy go mijać, jak pojedziemy po koła. Do tego super nawiedzonego domu. Bo wiem, że on jest właśnie po drodze. No nic. Do zaraz. Zanim stanie się jasno, mógłbym przestać. Co tu się dzieje? Też rzucają stołami. Zanim zrobi się jasno, moglibyśmy się przejechać po te koła, żeby później nie tracić czasu. To jest jakiś pomysł. A z tym, że wrócimy się praktycznie do domu. Dlatego nie wiem, czy chcę to robić. Nie wiem, czy nie wolałbym jednak mimo wszystko poczekać i później załatwić to w drodze do domu. Z drugiej strony robi się klimatycznie, robi się ciemno. To jest idealne, to są idealne warunki na eksplorację opuszczonego domu. Z tym, że kuźwa, nie mamy latarki. Albo chwila, mamy latarkę. Czy ja wziąłem latarkę do ciągnika? Powiedzcie mi, że tym razem ją też wziąłem. Ostatnim razem, kiedy zginęliśmy, miałem. Kurwa, nie mam. Niedobrze. Niedobrze. Niestety. Dobra, w sumie zobaczymy. Kyllä, siltä on noin nuoret miehet ihan miehen otteet tuohon kaljaan juontiin. Jakoś myślę, że damy radę. Najwyżej. Ei ole kyllä minun mielestä ennen mitään tuloppua, jos se on douussa. Zrobię przy przeedytowaniu jasność wypalającą oczy. Żebyście przynajmniej wy coś widzieli, ja tam spróbuję jakoś po omacku dojść. Teraz zabierają te opony z tego strony. Ej, hlejmy, ty osalisz tą kominę o Kirikoksie, na temat tyle Jak bardzo trudne to może być?
zobaczymy. Ten fit stoi, co on tyle stoi? Ja nie wiem, autobusy w Finlandii tyle stoją? Jeżeli ktoś z mojego szerokiego grona czterech widzów jest z Finlandii, dajcie znać. Z moich doświadczeń z autobusami, które zbyt dobre nie są. Jeszcze ani razu mi się nie zdarzyło, żeby aż tyle czekał ten autobus. Zazwyczaj to wygląda tak. Przyjeżdża na przystanek, jedzie, zwalnia. Masz sekundę na wejście. Jak po sekundzie nie wejdziesz, nie macie. Jak zostanie ci noga w drzwiach, jedziesz z nogą w autobusie, reszta ciebie powiewa za autobusem. I to nawet nie jest tak, że te autobusy jeżdżą jakoś chyba punktualnie. To jest tak, że ten busiarz zajebany, on się wszędzie śpieszy, ale... Ale kiedy tobie się gdzieś śpieszy, no, on wtedy jedzie 30 na godzinę. To jest, nie wiem, przekleństwo busiarzy. Więc moje narzekanie na autobusy skończone. Widzimy się w nawiedzonym domu. Jesteśmy. Kurwa. Tu jest ręczny. No nic. Dom nieźle oświetlony. Aha. Do dupy wejdę, nie do tego domu. Że tak się... Pozwolę. Albo... Nie da rady. Chyba, żebym się wspiął po jakąś teksturę. Zapomniałem o tym, że... Żeby otworzyć ten dom, potrzebny jest młot albo siekiera. Chwila. Czy ja mam coś lepszego niż młot czy siekierę? Panie traktorze, zarządzam szarże. Nie w tą stronę. Nie ta wajcha. Powoli. Panie hamulcu ręczny. Proste. Nie! Stop. Okej. Nie taki był plan. Oświetla mi ten dom... Trochę mi go oświetla. Właściwie, ale... Ja nie wiem, czy trzeba powiedzieć, co nie widać. Dobra, stop. Ręczny. Zaciągnięty. Mam nadzieję. Chyba jednak nie będę musiał zmieniać jasności niczego przy edytowaniu. Wydaje mi się, że jest wystarczająco jasno. Dobra. Starym sposobem. Raz. Dwa.
3 i 4. Miał być nawiedzony dom. Szczerze powiedziawszy, nazwałbym to prędzej myliną niż nawiedzonym domem. Nie wiem, co w nim jest. Jeżeli coś w nim jest nawiedzone, to światło, które wypala duszę pochodzące z naszego ciągnika. Czy ty działasz? Ja, mi się wydaje, że to jest zła woda. Ja się tej wody boję. And one. And two. And trzy. And pięć. No jeszcze. Jeszcze tylko części, które będziemy potrzebowali do silnika. Dzisiaj jest naprawdę jakiś ciężki dzień dla mnie, jeżeli chodzi o formułowanie zdań. Jest ciężko. Kwarantanna wchodzi mocno. Albo już powinienem powiedzieć weszła. Okej. W sumie. Oj, nie fajnie. Bardzo nie fajnie. Bardzo mi się nie podoba ten. Mam nadzieję, że upchnę to wszystko do tego ciągnika, że nic nie wypadnie. Łącznie z zakupami ze sklepu. Ostatnim razem nasza postać dość długo wytrzymała bez tego picia. A jak będzie teraz, nie wiem. Mam nadzieję, że identycznie. Oby tylko nie pod względem śmiertelności na przystanku. Kuźwa, może się zdarzyć dokładnie to samo. Jak teraz myślę, jak nie dojadę tam wystarczająco szybko, to bar będzie już zamknięty, a sklep nie będzie jeszcze otwarty. Wstawmy je tutaj. Ostatnie i trzeba szybko tam jechać. Nie wiem, czy nie wezmę tego auta, które stoi koło mechanika. O ile można je jeszcze wziąć. Wziąć. A sporo się zmieniło od ostatniego czasu, kiedy grałem w My Summer Car. Muszę przyznać, Jak się zaczyna robić jasno, to znaczy, że się zaczyna robić niefajnie. Może dam radę pojechać jakąś inną drogą. Aczkolwiek chyba nie widziałem kończonej innej drogi, która by wchodziła do lasu. Starajmy się przyjechać do tego miasta jakoś na granicach tolerancji, jeżeli chodzi o porę. Nic, do zobaczenia w mieście. Trzymajcie kciuki. O, Chuck Norris numer 3. Teraz tylko pozostało mi mieć nadzieję, że bar jest otwarty i że zrobiłem dobrze jadąc tutaj, a nie do domu. Bo to była druga opcja. Nie fajnie. Okej, nie będę ryzykować teraz. Nie będę ryzykować teraz tego, bo nie wiem, czy zaznaczyłem. Czy zaznaczyłem permanentną się nie mierzyć znowu? Na pewno zapiszę. Chociaż
jak moja postać się przewróci, to chyba niewiele mi to pomoże. Nie mam pojęcia, w którą stronę dojadę szybciej do domu. W lewą czy w prawą, wyjeżdżając do miasta, na pewno najszybciej byłoby. Na pewno. Wydaje mi się, że szybciej byłoby autobusem. Ale ten Fiutbusiarz już pojechał. Chwila. Chwila. Teraz tak. Szybko muszę coś sprawdzić. Już pojechał. Jest szósta. Czy jak wchodzę i wychodzę, to przyspieszam czas? Sprawdźmy to. Tak, menu. Jest zdecydowanie jaśniej. Sklep powinien być już otwarty. Albo i nie powinien. Ale jest później. Działa nieźle. Szybko. Jeszcze raz. I powinienem już móc kupić w sklepie cokolwiek do picia. Żeby nasza postać nie zasnęła na zawsze. Ładuj się, gra. Dobra. O. Nasz traktor urodził małe kółka. Tak. No może jeszcze tyśki konne. Tak. Ile? 200? Nie chciałem dwóch. Dobra, dawaj. Jedną zostawię sobie u ciebie za ladą na potem. Jak tu przyjadę na raz następny. On tää kyllä ollut merkillinen kesä. Porządku. Välillä se paistaa aarinko. To jeszcze. Sitten välillä tuottaa vettä sattu. Zanim. Ja sitten sen jälkeen tuot paistaa aarinko. Ja no, yölläkin on pimme, niin siltikin suottaa välillä sattua, vaikka on pimme. Zanim nam nie minie, nie minie. Vaikka kesä, niin ajattelisin, että luulisin, että kesällä paistaisi aarinko, mutta on pimme öisin. Nie minie. Kurwa, czemu ja mam taki problem z formułowaniem zdań dzisiaj? To jest słowo, którego szukałem. Dopóki nie zmniejszy nam się wskaźnik pragnienia, możemy pokupować te wszystkie rzeczy. Co tak tanio? Jeszcze trzeba sportowe nakrycie siedzeń. Jasne. Dawaj. No, wszystko jest. Tego nie chciałem dodać do koszyka. Jest akumulator. Wszystkie płyny chyba są jeszcze. Bilet. A jeszcze Elos na loterii. Okej. Zobaczymy. Mamy nasz los. Wysyłamy go. Tak. To chyba znaczy, że się z nami zgadza. Szybko, chłopie. Dawaj to, bo już dość czasu straciłem w tym odcinku. Mam nadzieję, że nie zawiedzie mnie. Że nie zawiedzie mnie nasz kompan podróży, którym jest traktor. Innymi słowy, nie odjebie lipy. I wszystko uda mi się w nim zmieścić. To jest ostatni raz, kiedy jadę nim po cokolwiek. Chyba że skończą mi się zapasy, a jeszcze nie uda mi się zdobyć wana. No to wtedy pomyślę.
Jezu, uspokój się. Prawie. Jest okej. Okay. Myślę, że... o to chodziło. To wezmę ze sobą. U niego zostawię świeże zapasy. Na przyszłość. Okej. Okay. Krata się zmieściła. To spróbujemy jakoś upchnąć z tyłu. No, trochę tylko wystaje przez okno, jest okej. Teraz największe wyzwanie, te wszystkie baniaki. Spłynami. Czy na pewno wszystkie wziąłem? Tak, on został spakowany tam. Filtr oleju wziąłem. Nie mam pojęcia, co to jest. Też mam. Nawet podwójnie. Okej. Okay. Bateria i wydupiamy stąd. Bo wydaje mi się, że mam za sobą super świetny, super śmieszny, super napakowany kontentem odcinek, który opierał się w większości na timelapsach. Teraz tylko dojechać do domu, tak żeby wszystko się nie wyjebało przez tą powietrze. Jest dobrze. Jest gorzej. Dajemy radę. Kupiłem cokolwiek do jedzenia. Kupiłem chyba jakieś chipsy. Okej, no to... Po raz kolejny zdanie, które już kilka razy w tym odcinku słyszeliście. Do zobaczenia zaraz. Jest i droga. Już powoli się zastanawiałem, czy dobrze jadę. Ale wychodzi na to, że dobrze. Ja tylko czy pojechałem dobrą stroną, czy jakbym nie pojechał w prawo, bo po wyjechaniu z miasta nie dojechałbym szybciej. Wiedzmy, że już pierw z tyłu. Mam koła, mam zakupy, mam pasek, mam wszystko, co potrzebuję do ukończenia silnika. Jestem szczęśliwym człowiekiem. W ogóle powiedzcie mi w komentarzach, moi cudowni, kochani czterej widzowie. Albo może jak już wypuszczę ten odcinek YouTube, to będzie was więcej. Powiedzcie mi w komentarzach, czy chcielibyście oglądać, jak skręcam ten silnik mimo wszystko, jakimś moim tam komentarzem, czy wolicie z tego wszystkiego timelapsy, ewentualnie przeplatane jakimś komentarzem, bo to da mi znak, w którą stronę mam iść, jeżeli chodzi o nagrywanie. Co wam się lepiej ogląda? Ostatnia prosta do domu. Myślę, że przed domem zakończymy ten odcinek, a w następnym myślę, że albo będzie składańsko silnika od tego momentu, na którym skończyłem, potem pojechałem do sklepu i się totalnie wyjebałem przy przystanku, albo popłyniemy tą łódkę na drugą stronę. No, Chuck Norris 4. Jestem kolekcjonerem Chuck Norrisów w tej grze.
każdego już praktycznie znam. Ale trzeba powiedzieć głośno, jasno i wyraźnie, że jest kilku takich nowisów grających się tak samo. Więc to nie jest takie proste zadanie, żeby ich wszystkich rozróżniać. Ale jakoś damy radę. Super świetne tekstury chmur. Tekstury cieni, które rzucają chmury. Powinienem powiedzieć. Jezu, ile jeszcze do tego domu? Ja nie wiem, czy ten ciągnik jedzie tak wolno, czy ten dom rzeczywiście jest tak daleko. No to nie jest chyba jakaś spora mapa. Znaczy, trochę jest. Trochę może być spora, ale i tak. No nic, bliżej niż dalej. Jeszcze parę zakrętów, parę prostych. Znajdę się koło mojej czerwonej strzały. Na obecny moment silnik nie jest złożony ani trochę. Po prostu wsiadłem do tego traktora, pojechałem do tego sklepu, chciałem nakręcić ten odcinek. Kiedy przyjechałem do sklepu, no to już było dosyć ciemno. Już nie mogłem wtedy wejść do niego. Jedno miejsce, w które mogłem wejść, to był bar. Nie wiedziałem, że da się robić tutaj takie fajne rzeczy jak manipulacja czasem za pomocą kibla. Więc też jest na przyszłość jakiś lifehack, my summer hack. O! Idealnie na telefon. Kto będzie dzwonić? Tak myślę. Wszystko wiem. No dobra. Teraz jeszcze tylko ewidencja. Czy wszystko jest? Czy wszystko mam? Koła są, to widzę. Zakupy też są. Płyny mi się wydaje, że są zarówno dla auta, jak i dla mnie. To nie był celowy kształt. Tak. Trochę się toczył. Trochę mógł się toczyć. Załóżmy to na siedzenia. A. Zajebiście. Powiedzcie mi, że kupiłem złe pokrycie. Nie, jest git. Od razu plus 5 koni mechanicznych. Okej, nie no, wydaje mi się, że wszystko jest. Reszta jest chyba pakowana do tej torby po zakupach. Tak mi się wydaje. Piękny rzut. No, jeszcze tylko zaciągnąć ten. No nic. Dzięki za oglądanie tego potimelapsowanego odcinka, który mimo że nie zawierał jakiejś tam dużej ilości treści, to... O, to ciekawe. To... To udało nam się w nim jednak trochę zrobić. A w następny zależy od waszych komentarzy. Czyli albo będą timelapsy, będzie to szybki odcinek. Będzie to szybki jeden odcinek ze składania całego auta. Potimelapsowany, pocięty, albo ze składania auta zrobimy kilka odcinków. Tego jeszcze nie wiem. A silnik, jak już mówiłem, złożę do wcześniejszej postaci. Taki jak było z nim razem, kiedy nie leżałem pod przystankiem. No nic.
Dzięki wszystkim. Do następnego.